wpadniesz. Dzień jak co dzień wybieram się na zajęcia. Ledwie zdążyłam na tramwaj, ale to nieistotne. Ważne, że zdążyłam. Wsiadam, oczywiście nie było gdzie stanąć, taka pora. Ale mówię, parę przystanków przeżyję. Ale żeby było tego mało, to jeszcze ta gruba baba musiała się przepychać. Ale dwa przystanki wysiadła. Mogłam w końcu usiąść. Słuchaj, patrzę, a tu... Mówię, kurczę, czy mi się wydaje facet z... wiesz, między nogami na wierzchu. Mówię, kurde, no, ale myślałam, że jestem zmęczona czy coś, ale patrzę, za chwilę on się dotyka, gładzi, jeszcze jest zadowolony. Nie no, zadzwoniłam do Klaudii. Mówię, słuchaj, jak coś ci powiem, to nie uwierzysz. Facet na szczęście usłyszał i chociaż się zawstydził. Na szczęście za chwilę wysiadłam, ale tylko współczułam osobom, które mają razem z nim wysiąść.